noc spędzimy w namiotach na pustyni. Kucharz szykuje swoje stanowisko, by przyrządzić kolację. Cały sprzęt obozowy mamy ze sobą. Tu będzie jadalnia. Zjemy kolację i śniadanie na łonie natury. Już poranek. Pozostaje zwinąć obóz i ruszać w dalszą drogę. Mijamy stanowisko archeologiczne, gdzie jest zasypana przez piasek świątynia Amona. W drodze z Kermy do Dongoli przebywamy fragment pustyni, na której dominuje czarny kolor.